Dobry wieczór, ważny komunikat. Wieczorową porą poczekam chwilę. Siemanko. Sprawa jest poważna i dlatego dzisiaj nagrywam ten komunikat, a nie jutro. Elo gruby. Gruby jeszcze jest. Prosto Patryk, elo, elo, siema. Trzeba się czasami z siebie pośmiać. Oczywiście jestem gruby i możecie mówić mi gruby, a wszystko zrobię, żeby nie być grubym. Do czerwca jak najwięcej zrzucić. A do września, do drugiej walki, już w ogóle nie być grubym. Słuchajcie, włączyłem tą transmisję późno, zaraz idę spać. Kto ma wiedzieć, to wie dlaczego, bo rano muszę wstać, kolejny trening. Zajazd jest ostry, do mojej ekipy dołączył Dariusz Sęk, zawodowy bokser, reprezentant Polski wielokrotny, ponad był w 30 krajach, duże doświadczenie, zajebisty dzisiaj był trening. Darka znam, poprosiłem go jakiś czas temu o pomoc, on był bardzo zajęty, no ale dzisiaj pierwszy trening się odbył i będziemy stale pracować nad tym, żeby ze mną było coraz lepiej. Słuchajcie, odezwała się do mnie pani z prośbą o pomoc, przesłała mi w wiadomości prywatnej link do bardzo chorego chłopaka i postanowiłem, chociaż miałem inne plany, nie ukrywam, ale postanowiłem jutrzejszy link, jak wejdziecie w moje bio i wykupicie te za śmieszne, te 9 zł, tą konferencję prasową, to ja przeznaczę swoją część pieniędzy, pokażę wam potem, ile pieniędzy wpłynęło, przeznaczę całość tych pieniędzy na pomoc temu chłopakowi. Jutro dostaniecie link do Się Pomaga, jeśli będziecie mogli wpłacić te pieniądze, to super, bo wzruszyłem się historią, to nie jest tak, że Żeromski jest takim skurwielem twardym, tylko mam też dobre serce i czasami się nie trzeba pewnymi rzeczami chwalić, też jak mogę, to pomogę, ale pani się odezwała do mnie dzisiaj i przysłała mi link do Się Pomaga i stwierdziłem, że całe wszystkie moje środki z tej konferencji prasowej jutro, jak klikniecie dzisiaj w bio, wykupicie za 9 zł, ja mam oczywiście z tego część, to przeznaczę na pomoc temu chłopakowi, pokażę wam potem wpłatę całą, żeby nie było. No i tyle, i to jest taka moja transmisja dzisiaj, bo mówię, no nie czytałem wiadomości prywatnych, wszedłem przed chwilą, bo po całym dniu zmęczony i kobieta się do mnie odezwała i urzekła mnie, że tak powiem, ta historia prawdziwa, tam ponad trzeba zebrać chyba 3 miliony złotych, już jest zebrane prawie 1,5 i dzieciak jest w ciężkiej sytuacji, więc wrzucę to wam jutro, dodatkowo link na Się Pomaga i na Instagramie, jak będziecie mieli ochotę powpłacać, to przynajmniej poudostępniać, to myślę, że z kropla do kropli, jak to w życiu mnie nauczyło i zbierze się to wszystko. Więc jak ktoś ma ochotę, zapraszam, Andrzej Żuromski, w bio macie gotowy link, możecie dzisiaj wykupić, transmisja, konferencja jest jutro i ja te pieniądze wam gwarantuję, przeznaczę swoje wszystkie pieniądze na wpłatę dla tego dzieciaka, bo tak trzeba, bo tak uważam i życie mnie nauczyło, że czasami trzeba nieznajomej osobie pomóc, bo dobra karma wraca. A tak co, tym co mi kibicują dziękuję, tym co hejtują też dziękuję, bo mnie tylko to wzmacnia, że ktoś tam się śmieje i tak dalej. Ja mam nadzieję, że pokażę się z dobrej strony na tej walce i na innych. Myślę, że i tak wygrałem, bo zabijam grubasa, zrzucam, że tak powiem, wagę, robię lepszą wydolność, lepszą technikę, lepszą siłę, lepiej wyglądam, lepiej śpię, lepiej się odżywiam, więc ja już wygrałem, bo to są same plusy, nie miałem takiej mobilizacji. Mam profesjonalnych trenerów, mam profesjonalnego dietetyka. Jutro poznacie kolejnego trenera, który miałem wam nie zdradzać, no ale już zdradzę, że walka się odbędzie w MMA, a nie w stójce, bo mój przeciwnik chce koniecznie walczyć w MMA, więc będziecie mieli ciekawszą walkę. I też zatrudniam trenera od MMA, bo jak wiecie, Dariusz Sęk jest zawodowym bokserem i jest walka w stójce, czyli szermierka na pięści dla dżentelmenów. On mnie uczy tylko boksu, a dodatkowy trener będzie zajmował się moim przygotowaniem pod względem MMA. No i tyle. O sobocie mi tu nie piszcie. Bo to teraz udostępnił, bo jest walka, tak to się nie odzywał tyle czasu. To jest robione typowo, żeby mnie wyprowadzić z równowagi. Na temat soboty powiedziałem, zdania nie zmieniam. I na temat soboty ja też wypowiem się, nie to, że wypowiem się na temat soboty mój adwokat,
Tylko w następnym tygodniu mój adwokat wypowie się, żeby uciąć wszelkie spekulacje, że ja się zachowałem gdzieś nieelegancko, że jakieś plotki chodzą, że ja kogoś sprzedałem. Więc jakieś to są bzdury na internecie, jakieś anonimy bez twarzy gadają jakieś debilne rzeczy. Ja się mam skupić na walce. Jakby ze mną było kulawo, to bym nie prowadził akcji z stopą winą ponad 12 lat. Bym był dojechany za już na wolności, bym był dojechany za murami, jak to się skumaty, bym miał ciupane w areszcie, w więzieniu. Ja chodziłem sam na widzenia. Znaczy sam, chodziłem ze wszystkimi na widzenia, nie byłem, miałem żadnej izolacji, nie mam sobie nic do zarzucenia i jakiś sabota mnie nie interesuje w tym momencie, dostał, boi się na Fame MMA wystąpić, dostał, chciał wystąpić tam, nie ten, dostał jakieś tam propozycje, ta menadżerka mi jego pisze jakieś bzdury, tylko z kultury, ja nie jestem typem, który udostępnia prywatne wiadomości, bo ja z sobotą nie mam kontaktu. Skontaktuję się przez jego żonę, jego menadżerkę ze mną się kontaktuje. Może tej walki dojdzie, a tym Fame MMA. Jak nie dojdzie, po prostu tak go kiedyś spotkam, to mu zapierdolę na łeb i tyle. No, chciałem to załatwić w sposób kulturalny, żebyście mieli też atrakcję, pokazać wam w sposób legalny. Ale mówię, no, nie mogę na chwilę obecną o pewnych sprawach mówić, bo nie mogę, no. No, sobota, myślę, że z czasem on żałuje tego, co zrobił, wybiela się teraz i by chciał czas cofnąć, no, ale to jak on nie jest 60, ale jedna 60, jeden konfident potem żałował, że tak się zachował, no ale czasu się nie da cofnąć, moi drodzy. Honoru się nie da odzyskać. Jak się sfrajerzyło, to się już takim pozostanie i niech się z tym żyje. Ja mogę mu tylko współczuć, mogę współczuć jego bliskim, bo ja bym nie chciał żyć z piętnem kapusia czy potwierdzacza. I tyle. Ja zamówię, zajmuję się swoim życiem, ćwiczę i ja się muszę przygotować, to jest teraz moja praca, muszę się przygotować do walki, każdy kto tam zajmował się sztukami walki, czy ogólnie czymś, czy nawet ciężką pracą inną, wie, że jak jest cel, to trzeba go zrealizować, na tym się skupić, ja się nie będę zajmował jakimiś aferkami na internecie, Murańskimi tak samo, wrzuciłem wam humorystycznie, bo mnie to śmieszy, jak ten młody, tego poznałem, tego Atka, jak on się zachowuje z tym tatusiem, jest to śmieszne, jest to hit teraz internetu, ale ogólnie współczuję, no tak jak napisałem, Wurwał się z mamie chłopak z pępowiny, a jest pod pantoflem tatusia. No jest to kurde hardko, co się dzieje. Tata, 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 tata. No to cały czas po prostu to już nie jest śmieszne, no. To nie jest śmieszne, no. Oczywiście walkę na Fame MMA obejrzę, tak pewnie jak wielu z was, bo z ciekawości. No i tyle, kurczę, moi drodzy, no. Jutro, tak jak wam powiedziałem, udostępnię wam link do pomocy do tego chłopaka i cały dochód z jutrzejszej konferencji przeznaczam na pomoc temu dzieciakowi. Jutro na Instagramie to wrzucę, bo teraz jest późna pora, jutro będzie większa oglądalność. Klikajcie w bio, potem wam pokażę wydruk, jak mi dostarczą i całą tą kwotę przeleję na tego dzieciaka. Trąbisz coś szcikiem po walce? Nie, nie trąbię szcikiem po walce, z nikim nie trąbię, bo wziąłem się za zdrowy typ. Nie patrzę, jak inni zawodnicy przygotowują się do walki. Ja mam na celu wzmocnienie organizmu, odbudowanie, więc nie chlam. To, że mogę się napić jedno czy dwa piwa przez cały weekend, to mogę, to każdy wam powie, nawet jak ludzie biegają czy tam dalej, to piwo jedno nic nie szkodzi, ale mam zdrowe jedzenie. Myślę, że efekty zobaczycie. Ja mam, robię specjalnie zdjęcia, teraz nic wam nie pokazuję. Chcę wam udokumentować moją przemianę, bo koniec z gadaniem, czas na działanie. I trenerzy to samo mówią. Andrzej, ty nie musisz nikomu nic udowadniać, udowodnij sam sobie i pokaż jaja w oktagonie. Przed nikim nie będę uciekał. Mam nadzieję, że walkę wygram pierwszą i drugą. Jeśli przegram, to z honorem, z godnością. Nie będę jakichś lewych numerów robił. Na pewno po ringu nie będę czy po oktagonie uciekał. To wam gwarantuję. Chcę pokazać charakter, chcę pokazać jaja. W jednej i w drugiej walce i prawdopodobnie w trzeciej, bo kontrakt jest podpisany na 3 walki, ale trzecia walka dopiero będzie w 2022 roku, więc mamy na to czas. I tyle, moi drodzy. Spaghetti, mój kochany Jaśku, to nie było spaghetti, to jest mięso mielone z indyka, zrobione z przyprawami same na patelni grillowej, do tego są dawane warzywa. To nie jest spaghetti, tu nie ma białego makaronu, tu nie ma sosów. Więc zobacz transmisję, to nie jest spaghetti. A też wam potem pokażę, na razie nie mogę, mam specjalny, wchodzę na specjalny tryb 4-tygodniowy, zupełnie teraz inne zakupy idę robić w sobotę, mam specjalnego dietetyka sportowego, dzisiaj się z nim widziałem ponad godzinę, zrobił cały ze mnie zestaw ankietę pytań, wszystko, mi wszystko przygotuje, bo mój problem jest taki na chwilę obecną, że ja nie mam się odchudzać i słabnąć, tylko mam się odchudzać i jeszcze w miarę
wyglądać, i bo to jest dieta typowo sportowa do walki. Ja nie mogę wyjść osłabiony. Ja mogę zrzucić teraz trochę kilo, ale muszę być przygotowany do walki na 3 rundy po 3 minuty i mieć wydolność jak najlepszą i siłę. A nie mogę wyjść i nie mieć siły, bo się odchudziłem. Więc to zupełnie jest co innego, nie? Będziesz gotował, gotuj z żuromem, KMWTW. Nie, nie będę robił gotowego z żuromem. Mogę wam potem, jeśli zobaczycie moją przemianę, to mogę humorystycznie wrzucać wam filmiki na internet albo na Instagram, co jadłem, tak dalej, bo wiem, że wielu was się pyta, czy taka kuchnia z żuromem, się śmieli wesoło, że to kolejny dodatek, kolejna przygoda, bo jak ktoś obserwuje moje kanały, to wie, że lubię jeść, umiem gotować i po prostu jest to moja kolejna pasja kulinarna, że naprawdę ludzie chwalą, jak ze mną się zadają, że potrafię dobry obiad zrobić, kolację, wszystko elegancko i to nie są proste rzeczy, więc to jest taki mój kucharz amator, ale teraz się przestałem na zupełnie inne jedzenie. Tyle. Pozdrawiam Żyrardowa, trzymam kciuki. Dziękuję, Bakaboy420. Można obejrzeć to od początku, dopiero wbiłem na transmisję. Mart Warsaw, chyba będzie można, bo to po prostu nacisnę to i zapiszę i wrzucę na kanał, kto ma wiedzieć, ten wie, czyli KMWTW War na YouTubie i będziesz mógł to sobie obejrzeć, albo tutaj może wrzucę jako w cały film na Instagramie. Tak jak powiedziałem, kończę, miłego wieczoru. Cieszę się, że mój sztab trenerów jest już, jestem pod okiem profesjonalistów. Widzą we mnie potencjał, powiedzieli, że najważniejsze, żebym przychodził regularnie na treningi, żebym ćwiczył, a oni resztę zrobią, bo powiedzieli, że to jest najważniejsze, bo wiadomo, nie ma co udawać, a potencjał jest, powiedzieli, no wiadomo, nie będę się powtarzał. I tak, ktoś nie oglądał transmisji, wbijajcie na Andrzej Żurom Żuromski moje zdjęcie na Instagramie pod bio, tam macie link do jutrzejszej konferencji. Całość pieniędzy przeznaczam na pomoc choremu dzieciakowi, gdzie dostałem dzisiaj post i przeczytałem i zmieniłem decyzję, miałem te pieniądze przyjąć na co innego, ale ta historia mnie wzruszyła. Jutro na się pomaga, dostaniecie zdjęcie całej tej historii tego chłopaka i całe pieniądze, pokażę wam potem wydruk, ile pieniędzy zarobiłem na tej transmisji z konferencji prasowej i całe pieniądze przeznaczę na pomoc temu dzieciakowi. Chociaż mogłem je wydać na własne dzieci, ale moje dzieci są zdrowe, chwała Bogu. Mają się dobrze, mają pomoc moją, mają pomoc swojej mamy, mają pomoc rodziny, więc dzieciaki moje to zrozumiały, ja ich o tym poinformowałem. Miałem jakieś tam kupić prezenty z tej konferencji, jakieś tam rzeczy, ale to jakieś tam pieniądze zarobię na samej gali, więc jutrzejsze pieniądze wszystkie przeznaczam na pomoc temu dzieciaczkowi. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. No i co, miłego wieczoru. I pamiętajcie, róbcie swoje, nie patrzcie, co tam na was ktoś gada, obgaduje, bo ludzie gadać będą, gadali, zawisni, nie mają swojego życia, a wy róbcie swoje, jak nikomu krzywdy nie robicie, nie zachowujecie się jak świnie, to nie patrzcie, co tam się dzieje, zasuwajcie do przodu i tyle. Wszystkiego dobrego, zdrówka, mam nadzieję, że będziecie mi kibicować i będziecie patrzeć na mój rozwój fizyczny, bo myślę, że sporo się zmieni w moim życiu do czerwca, a potem do września, października, już to jest dłuższe przygotowanie, więc na pewno myślę, że moja odmiana fizyczna wam dużo pokaże i da motywację, że skoro taki Żuromski po 40 dał radę i wygląda jak wyglądał, będzie wyglądał, a jak wyglądał jeszcze jak zasuwa, to myślę, że wielu was ruszy 4 litery z kanapy i też zacznie zajmować się sportem, ale też pewnie wielu tu was jest, którzy to robią, więc szacunek, ciężką pracą, wiadomo, naprawdę ciężko, dużo trzeba zasuwać, żeby wzmacniać psychikę, ale też to jest zajebiste, bo sport pomaga wyładować złą energię, zamienić na dobrą. Zupełnie inaczej głowa pracuje, zupełnie inaczej człowiek się zachowuje w domu, zupełnie inaczej prowadzi rozmowy biznesowe, prywatne. Jestem bardziej spokojny, bardziej opanowany, bo ta cała agresja wychodzi w ringu, w oktagonie, na treningach i ja potem mam o wiele lepszą energię w ciągu całego dnia. Pozdrawiam wszystkich sportowych świrów, kapusi, wiadomo, nie pozdrawiam potwierdzaczy. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.